Cześć kochani, dzisiaj sensacja muzyczna, czyli Martyna Cyrko. Zapraszam Cię do opowieści o Tobie, o muzyce. Bardzo mi miło. Słuchaj, to jest niesamowita historia w ogóle. Chciałbym, żebyś opowiedziała o tej historii związanej z piosenką Prywatny bal, bo to jest niesamowite. Mów. Dlaczego? Dlaczego? Kurczę, to był taki mój mały problem egzystencjalny, ta studniówka, bo jednak jako małe dziecko zawsze marzyłam o tej studniówce, a ostatnio nawet mieliśmy fajną akcję, bo przyjechałam na studniówkę, nie swoją, ale byłam na studniówce i zaśpiewałam tam piosenkę jakby z całą grupą ludzi i bardzo fajnie się bawiliśmy zresztą, a nawet zatańczyłam z nimi Belgijkę, więc naprawdę nic się nie krępowałam, tańczyłam, bawiłam się. Może nie siedziałam całą studniówkę, prawda, no bo tam jednak dałam taki mały koncert, ale bardzo się cieszyłam, że mogłam tam wystąpić. Słuchaj, jest szaleństwo studniówkowe, to jest jakiś taki punkt krytyczny dla młodzieży. Dla Ciebie też był takim, gdyby się odbyła Twoja studniówka, która no, z powodów COVID-u się nie odbyła? Krytyczny to ja miałam etap, kiedy byłam przed maturą. Chyba wtedy. No, to był taki trudny okres, bo jednak były przygotowania do matury i zabrali nam kontakt z tymi nauczycielami, gdzie nauki było sporo, powtórek było sporo i wtedy dla mnie były w ogóle najtrudniejsze działy z matmy, bo to były działy kombinatoryka, ja w ogóle tego nie ogarniałam, nie umiałam sobie wyobrazić po prostu, nie wiedziałam jak mam to liczyć, więc było trochę ciężko, ale dało mi to też taką możliwość może trochę odpocząć, bo ja jednak chodziłam do dwóch szkół naraz, do szkoły zwykłej, czyli do liceum i do szkoły artystycznej, więc ja w domu byłam w nocy tylko, więc mogłam być w domu, mogłam zjeść normalnie obiad, nie wiem, być po prostu w swoim pokoju, no ale też na tych zajęciach byłam. No a jeśli chodzi o tą studniówkę, no to było bardzo przykre i chyba najbardziej było mi przykro z tego powodu, że nie mogliśmy się tak zintegrować z całą klasą, nawet z tą drugą, bo mieliśmy tylko dwie klasy u mnie w liceum, ale to było bardzo fajne towarzystwo i mogliśmy po prostu sobie tak wyluzować po prostu przez jeden wieczór i mieć takie fajne wspomnienia do końca życia. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo teraz szaleństwo wokół piosenki właśnie twojej. Wszystkie studniówki grają, słuchają, to jest w ogóle niesamowite, w ogóle gratuluję. A, jeszcze jedno, happy birthday to you. Dziękuję najlepszego bardzo. Z imienin. A dziękuję bardzo, wszystko w jednym czasie. Martyn, no tak, także serducho bardzo do Ciebie. Dziękuję. To jest niesamowite, no bo to nie zdarza się codziennie, że takie fajne wyniki ma piosenka w krótkim czasie. No przez rok czasu, tam jest tyle wyświetleń. Do mnie to nie dociera. Do mnie to dociera tylko wtedy, kiedy widzę ludzi pod sceną, którzy się ze mną bawią, którzy ze mną tańczą. To wtedy to rozumiem, ale jak idę przez ulicę i ktoś mnie zaczepi, to mówię, kurde, ale mnie zaczepiać? To do mnie mówicie? To ja? No nie. Do mnie to nie dociera jakby ta skala tej popularności, jeśli chodzi o tą piosenkę, ale naprawdę jest to bardzo miłe i bardzo to doceniam. Nie wiem, czy czuję się aż na tyle odpowiedzialna, żeby faktycznie udźwignąć ten ciężar tej masy ludzi. Myślę, że to jest przede mną. Jak mówię, nie przytłacza mnie to w żaden sposób, bo też nie ma tych ludzi jakoś bardzo sporo, jeśli chodzi o samą moją osobę, bo jeśli chodzi o piosenkę, to cała Polska słyszała ten kawałek. No ale no naprawdę to jest dla mnie jeszcze bardzo wzruszające, bo jednak ta piosenka dostała dużo takich fajnych nagród. Tam, nie wiem, poczwórna platyna już jest, więc... Ej, to życzę Ci następną... Diament. 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 O, kobiety diamenty lubią. A, tak, oczywiście. Diamenty są wieczne, jak to w Bondzie było chyba. Więc słuchaj, to oczywiście nie jest jedyny Twój utwór, bo wydałaś epkę ostatnio. Piszesz piosenki, jak rozmawialiśmy przed programem, masz tam już nawet dzisiaj popełniłaś jeden tekst, więc się rozwijasz. Masz inspiracje, też rozmawialiśmy o tym przed programem, więc chciałbym, żebyś chwilę powiedziała o swoich inspiracjach muzycznych, bo jest ich dużo. Tak, ja mam bardzo dużo inspiracji na chwilę obecną. Jest to na pewno Taylor Swift, uwielbiam ją. I myślę, że jak byłam małą dziewczynką, no myślę, że byłam małą dziewczynką, bo chyba miałam z 10 lat, to byłam zakochana w Justinie Bieberze, One Direction. I to był taki szał.
Ja myślałam, że ja tego szału już więcej sobie nie dostarczę, ale jak ja zaczęłam po prostu bardziej się wkraczać w ten świat Taylor Swift, to ja po prostu przepadłam, ja ją uwielbiam, idę na koncert w tym roku już, więc się nie mogę doczekać. Ale jeśli chodzi o takie muzyczne inspiracje i nie tylko, jakby osobowościowe, to bardzo lubię hip-hop i ludzi w ogóle w Polsce, jeśli chodzi o tą branżę. Też się zgadaliśmy o jednego artysty. Tak, bardzo lubię BDS-a, bardzo lubię w ogóle chłopaków, jeśli chodzi o ten cały SBM, którzy tam kiedyś działali. Janka rapowanie uwielbiam, jest dla mnie bardzo liryczny, kształcący i naprawdę wiele, wiele nocy po prostu przeleżałam i słuchałam tych tekstów. Też mnie to jakoś w jakiś sposób definiuje teraz jako osobę. Może niekoniecznie robię takie numery, tak jak chłopaki, tylko rozumiem, że chcę pokazywać siebie i pokazywać, że problemy są czymś normalnym, a oni o tym mówią na głos i czasami to jest trochę kontrowersyjne, bo moje teksty no, są całkiem dosadne i wiele tekstów jeszcze nie wyszło na jaw, bo tych piosenek jest naprawdę bardzo dużo i na płycie też do końca nie wiem, co jeszcze się będzie znajdowało, bo po prostu to jest taka pula tekstów, że trzeba to jakoś sobie uporządkować i jestem właśnie na tym etapie, żeby te teksty porządkować. Tak, czyli pozdrawiamy załogę chłopaków, Bedi, Jałas, Janek, naprawdę, ja ich uwielbiam. Słuchaj, ponieważ mówisz, że masz plany na kolejne utwory, możemy coś powiedzieć już, czy jeszcze nie? Tak, już możemy coś powiedzieć, bo planuję wydać płytę w tym roku. I to są na razie rozmowy wstępne odnośnie repertuaru, bo jak mówię, demówek, ja mam z dnia na dzień coraz więcej i jak ktoś się mnie pyta, a która jest twoja ulubiona piosenka, która będzie na pewno na płycie, to ja mówię, no ta najnowsza, czyli którą napisałam dzisiaj w nocy. Bo ja po prostu z każdą piosenką to jest moja ulubiona. A ja mam jeszcze takie piosenki sprzed 6 lat, i ktoś mówi, ale fajne. Mówię, ja już tego nie czuję, no fajna jest piosenka, może do niej wrócimy i ją zrobimy trochę w inny sposób, ale jak mówię, ja po prostu, wena mi się odpala w nocy i dzisiaj na przykład do 5 pisałam tekst, bo mówię, jak tego dzisiaj nie wykorzystam, to już potem zgubię flow i już nie będę wiedziała, jak to skończyć. Aha, więc... Czyli ty nie zbierasz na serwetkach zapisu? Nie, ja się staram od razu pisać, czasami wracam, nie wiem, dopiszę refren albo dwa wersy, bo nie wiem, jak to ugryźć, ale cały czas jest tego coraz więcej i się cieszę, że ta wena mi nie znika, bo zawsze, chyba artysta czasami się po prostu o to boi, że znikną mu myśli, że zgubi się, nie będzie wiedział, co chce powiedzieć, a ja mam wrażenie, że ja mam tyle do powiedzenia, że będzie ciekawie. Takie czasy, myślę, że w tej chwili wszyscy mamy tyle sygnałów, tyle, wiesz, tyle emocji, tyle takich bodźców, że jak sobie nie zapiszemy, a z wiekiem, uwierz mi, z wiekiem przybywa takich problemów, żeby sobie nie zapisać, więc to nawet chyba dobrze, że się robi na bieżąco. Niektórzy mówią, że noszą dyktafony, bo też powtarzają artyści. Ty masz jakiś sposób taki właśnie, że sobie podśpiewujesz do dyktafonu? Gdzieś nie, metrze, nie mam do dyktafonu, autobusie, czy... ale czasami jak jestem tutaj w Warszawie, to muszę to nagrać, bo jak jestem umówiona na sesję z danym producentem, w tym teraz na przykład pracuję z Juliuszem Kamilem, to jestem z nim w studio, pokazuję mu jakieś swoje inspiracje, wymyślamy jakiś top line, ale wracam do hotelu, myślę nad tym, jak to ma brzmieć, jak to ma wyglądać, co ja chcę w ogóle przekazać i wtedy nagrywam mu i on wtedy zazwyczaj gdzieś to tam już układa, żeby po prostu mogła sobie osłuchać się z tym, żeby tego nie zapomnieć, bo ja po prostu jak nie nagram od razu, to już zapomnę, a u mnie w domu na przykład to wygląda tak, że jak już poczuję muzę i wiem mniej więcej, jak to będzie wyglądało, to muszę tylko skończyć tą piosenkę. No czasami mi się nie udaje, tam jakaś luka jest, bo tam tekst zawsze można dopisać. Ale też chodzi o to, żeby ten vibe po prostu był utrzymany, to wyciągam mikrofon, odpalam Reapera i nagrywam. I to nie brzmi, bo ja nie umiem się obsługiwać tym programem, zawsze to robił ktoś inny, bo kiedyś pracowałam trochę inaczej, ale od razu nagrywam i mam gotowy numer. Więc, okay. No, więc czyli tak mamy to przepis na od razu, lecę od razu. Martyny Cyrko. Martyno, to jest pierwsza część gratki za oszałamiające. Jesteś szalona? Szalona jesteś, tak. Mam do ciebie dodatkowe 5 pytań, takich krótszych, więc proszę krótką odpowiedź. Dobra. Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Piosenka, którą często śpiewałaś w dzieciństwie. Justin Bieber, One Time. Utwór, którego nie cierpisz. Którego nie cierpię.
Pewnie jakiegoś streamera albo influencera, ale nie chcę tutaj nikogo przytaczać, bo ja po prostu wolę słuchać takiej konkretnej muzyki konkretnych osób, a to jest jednak taka bardziej bardzo, bardzo rozrywkowa chyba. Dałabyś nie dużo. Mi oceniać. Dałabyś dużo, żeby wystąpić z kimś, kogo już wymieniłaś, czy jeszcze byłby ktoś inny? No, mogłabym z Taylor Swift, ale to są chyba dalekie marzenia, a w Polsce ja bym chciała na jakimś takim hip-hopowym festiwalu. No na przykład z tym BDS-em, on robi show, oni tymi ogniami machają, no wiadomo, super Bydgoszcz. To jest. Wiadomo. Chciałabyś umieć śpiewać jak? Jak Ariana Grande. Jak ona ma taką ogromną skalę. Mhm. Nigdy nie zaśpiewasz. Nigdy nie zaśpiewam. Czekaj, nigdy nie zaśpiewam. Jakieś bardzo trudnej piosenki. Bo niektóre to są zabójstwo. Moja piosenka Prywatny bal też. Tak, to mój Prywatny bal to jest killer. Ja nie wiem, ja nie wiem, jakoś już się nauczyłam to śpiewać. Czego ja nie zaśpiewam? Czegoś z jakimś... Ariana Grande ma taką świąteczną piosenkę, gdzie ona takim gwizdkiem śpiewa i bardzo chciałabym to umieć, ale tego nigdy nie zaśpiewam, bo wiem, że mi to nigdy nie wyjdzie. To jest taka świąteczna taka... tak robi. Tak, to jest bardzo ciekawe. Martyna Cyrko, skromna, ale już świetna i super. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Słuchajcie tych piosenek, bo warto. Bardzo dziękuję. Dzięki.